Cześć! Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Ja już tu czekam. Jest znaczek parking, tak? Dokładnie tak. No i popatrzcie, co przyjechało na Zakopane Test. Auto jedzie do góry. No i to mi się podoba. Przypomina to mojego starego Citroena C5. No kawał auta. Z tego co pamiętam to ponad 5 metrów. Dzisiaj dzięki uprzejmości dworku z Kamińskiego nagrywamy na parkingu podziemnym tegoże dworku. Od niedawna jest tutaj ładowarka Greenway, a złącza po 22 kW dostępnej mocy. 245, 50, 19, 105Y. No i popatrzcie, kto do nas przyjechał. No przyjechał do nas dzisiaj No Smog Rent. Każdy może tym autem się przejechać. I popatrzcie, dzisiaj obydwoje nie idziemy z pustymi rękami. Ja mam tutaj partnera, czyli eShirt.pl i Vogo. Pokażemy zaraz Marcinowi dywaniki, zobaczymy czy mu się podobają. A widzę, że Marcin też coś ma dla mnie. Jak wiecie, prowadzę również kuchnię roślinną pod marką Michiderka. No i nie pomina takiej okazji, żeby Michałowi wręczyć coś z naszej produkcji. No i na szybciutko sprawdzę, jak duże to jest auto, więc tutaj wsiadam za kierownicę, ustawię się pod siebie i zobaczymy, ile będzie miejsca za mną. Fotele oczywiście regulowane elektrycznie. Jestem ustawiony generalnie pod siebie, mam wzrostu 180 cm, idę do tyłu, zobaczę, ile tu jest miejsca. No i to jest limuzyna. Tutaj z tyłu to można by się wganianego bawić. Chyba będzie rekordzista odcinka. Zabraknie mi tych pięści. Natomiast nad głową jedna pięść wolnej przestrzeni. Nade mną też okno dachowe. Z tyłu tutaj wyświetlacz. Naciskamy, możemy sobie poregulować choćby klimatyzację, podgrzewać fotele. Także pełna kultura, pełna kultura. Do tego tutaj wielki, mięsisty podłokietnik. Mięciutki ze schowkami. Żyć nie umierać, a na dole jeszcze gniazdo USB-C. Tutaj taka skorupa wyglądająca na twardą, ale w dotyku jest mięciutka. Mięciutkie są też boczki, tu jest bardzo fajne wykończenie. Także jakby to powiedział klasyk Marian, tu jest jakby luksusowo. A teraz sprawdzimy, czy będę potrafił otworzyć bagażnik. No i potrafię, bo guzik jest tam, gdzie powinien być. Zaraz spróbujemy tutaj zrobić troszkę miejsca i pomierzymy sobie bagażnik. Marcin teraz wcielił się w rolę operatora, a ja spróbuję tu zanurkować. Bagażnik jest zdecydowanie tu głęboki, mamy jakieś 103 cm na głębokość. Między nadkolami mamy, znaczy tu wszędzie jest tyle samo, też ze 103 cm, bo tutaj mamy płaską powierzchnię, nie ma wyraźnych nadkul. No i na wysokość mamy 46 cm, czyli ja tu widzę jakieś 500 litrów. Przy czym tu w najwęższym miejscu otwór załadunkowy ma jakieś 40, no też 46. Nie wiem, czy tu mogę zanurkować, ale spróbuję. No i tutaj mam jeszcze schoweczki na jakieś gadżety. Tak to się prezentuje, także całkiem pokaźny bagażnik. Lepiej mi się podoba niż ten w Ioniku 6. I co najważniejsze, ma stosunkowo mało takich jakichś tutaj dziwnych elementów. Wszystko ładnie wykończone, mięciutko. No fajny kufer, fajny. Jak na sedana to uważam, że całkiem niezły. No i jak zawsze na Zakopane Teście sprawdzamy, czy jest frank. Zobaczymy, czy tak to działa. Może nie dojedziemy do dachu? Nie. No i z przodu wielkie miejsce, ale franka nie ma. Jak tutaj sobie rzucisz okiem pod tą maskownicę, to wydaje się, że tutaj jest ten cały element, cała ta instalacja, falownik, czyli inaczej inwerter. Tu są te elementy, które obsługują to zasilanie elektryczne auta. Mhm. A ponieważ konstrukcja samochodu jest pomyślana pod możliwość wymiany baterii, bo to odróżnia NIO od innych marek, że w teorii, jeżeli jest tak zwana swap station, możemy w trakcie podróży, przyjeżdżając z prawie rozładowaną baterią, wjeżdżam do takiego kiosku, są filmy w internecie, tak, można tak, zobaczyć. Oglądałem. I bateria jest wyciągana, ta rozładowana, wkładana jest naładowana. To oznacza, że pewne elementy auta muszą być odsunięte w inne miejsce samochodu. Pewnie dlatego nie ma tego franka. Pewnie tak. Skoro cały spód wyjeżdża, no to cała reszta musi być z przodu. Popatrzcie. Da się pociągnąć przyczepę. No i jak zawsze na Zakopane Teście staram się sprawdzić, jaką przyczepę można pociągnąć. Sprawdza się to bardzo łatwo. Odejmuje się 4800 od 2900 i już wiadomo,
że można pociągnąć przyczepę o masie 1900 kg. O, wystarczy dotknąć leciusieńko w okolicy klamki, już się odmyka i nie trzeba użyć właściwie żadnej siły, żeby drzwi otworzyć. No i jest domykanie. Pełna kulturka. A w środku, jako że jesteśmy na parkingu podziemnym, mogę podziwiać ambientowe podświetlenie wnętrza. Takie jest kulturalne, bym powiedział, dyskretne. No robi klimacik takiego luksusowego wnętrza zdecydowanie wewnątrz. Tutaj mamy jeszcze takie znaczki podświetlane, NIO. O, i możemy sobie zmieniać te kolory, możemy osobno ustawiać dla paneli na drzwiach, dla schowków i osobno dla podłogi. Możemy to w dowolny praktycznie sposób tutaj sobie kształtować. Są domyślne, można zmieniać. No zdecydowanie ciekawe auto. Kurczę, szkoda, że nie mamy dzisiaj dużo czasu, bo można by to auto nagrywać i całą dzień. No. Dobra, lecimy. Teraz mamy auto podniesione na tą wyższą pozycję. I zaraz spróbuję tu zanurkować. Zobaczymy, jaki mamy prześwit w tej opcji. Bateria jest tutaj w zasadzie najniższym elementem. Prześwitu mamy jakieś 18 cm, a do baterii jest nawet 19 cm. No spróbuj go teraz obniżyć. Zabiorę ręce. Tak, nie wkładam głowy pod spód. Dobra, chcecie opuścić auto, to trzeba zamknąć drzwi. No i teraz sprawdzimy prześwit, co my tutaj mamy. Opuszczony ma centymetrów jakieś 14, coś koło 14 cm opuszczony, 18-19 podniesiony. Mamy tutaj przekasowane zegary. Aktualnie auto ma przejechane 10 tysięcy km i ruszamy w stronę Zakopanego. Z ilu procent? Z 71%. Mhm. Powiedz mi, skąd taki pomysł na tak specyficznego elektryka? Że to jest całkowicie dłuższa historia, dlatego że ja zaczynałem przygodę z elektromobilnością jakieś 4 lata temu. Tak, wszyscy wiedzą, do Zakopanego siedzie na szczęście dość długo. Tak. Choć nie jest daleko. Ale ten pomysł ma właśnie tą genezę te 4-5 lat temu, kiedy miałem jeszcze hybrydę taką, to się miękka nazywa bodajże. I tam się mocno rozczarowałem co do dystansu, jaki można przejechać na prądzie. A to uczucie jest po prostu fantastyczne. No i teraz równolegle jeździłem samochodem Citroen C6, on miał hydropneumatyczne zawieszenie. A więc musiałem, zamieniając tą C6 na Teslę trójkę, musiałem zrezygnować z tego komfortu, jaki daje takie hydropneumatyczne zawieszenie. No i te kolejne auta, jakimi tam jeździłem... Szukałeś komfortu? Tak jest. Szukałem czegoś, co da się porównać z tymi najbardziej komfortowymi samochodami. No i tak się ułożyło, że poprzez te lata działania przy użyciu samochodów elektrycznych założyliśmy z kolegami wypożyczalnię aut elektrycznych oraz taką firmę, której hasłem jest oswajamy elektromobilność. No jak to wszystko zsumujesz razem, to się pojawiła taka luka, powiedzmy, w naszej ofercie dla ludzi, którzy chcieliby mieć coś super, no powiedziałbym, nie zawaham się tak powiedzieć, super luksusowego i jednocześnie elektrycznego. No i marka NIO to jest, powiedziałbym, marka premium. To są samochody o bardzo wysokim poziomie wykończenia, bardzo wysokim poziomie komfortu. No i tak potwierdzam. Od słowa do słowa pojechałem do Berlina, bo gdzieś tam jechałem. Dostałem takie auto na jazdę próbną od tych sprzedawców tam. No i pogadaliśmy z kolegami. No i tak wyszło na to, że z jednej strony w wypożyczalni takie auto się przyda właśnie dla takich klientów, którzy szukają rozwiązań premium, a z drugiej strony no, sprowadzamy też te samochody. No czyli właśnie, chciałem się zapytać, jak takie auto kupić, to już Ci nie przerywam, kontynuuj. Jeżeli by ktoś chciał takie auto kupić, no to zapraszamy do kontaktu z nami. No, firma, która zajmuje się tą sprzedażą, nazywa się ProEV, czy też można oczywiście przez No Smoke Rent się z nami skontaktować, bo to są ci sami ludzie. No i to ja tam jakieś linki postaram się umieścić, żeby było łatwiej Wam trafić. Dzięki. I po wybraniu konfiguracji my zajmujemy się już całą resztą, czyli zamówieniem samochodu, sprowadzeniem go na teren Polski. To się wiąże z różnego rodzaju problemami, których tutaj nie chcę poruszać, ale jak ktoś indywidualnie ściągał sobie auto z zagranicy, to wie, że tak naprawdę lepiej to zlecić komuś, kto się w tym specjalizuje. Tam choćby w grę wchodzą kwestie kredytowania VAT-u, tamtego niemieckiego, więc jeżeli
Jeżeli ktoś ceni sobie swój czas i chce mieć szybko załatwione sprawy, no to lepiej to właśnie zlecić. Ja zresztą tak kupowałem pierwszą Teslę. Tutaj warto też taką dygresję. Bo Tesli kiedyś się w Polsce nie tak dało kupić. To jest tak jakby trochę cofnięcie się w czasie, że tak jak kiedyś Tesle się ściągało, czy z Holandii, czy z Niemiec właśnie, tak teraz NIO jeszcze nie jest obecne w Polsce oficjalnie, w związku z tym taka inicjatywa jak nasza w pewnym stopniu powtarza tą drogę, jaką przeszli ci pierwsi użytkownicy Tesli, w tym ja sam, bo też moja pierwsza Tesla była sprowadzona z Niemiec właśnie w ten sam sposób. I również wtedy się przekonałem, że nie warto tego robić samemu, bo próby, jakie podjąłem na własną rękę, to po prostu i tak jestem siwy, to już pewnie byłbym łysy do tego wszystkiego. Także stąd ten pomysł ogólny, że trzeba, nie było takiego fajnego auta, które jest tak super wykończone, tak super wyposażone i jednocześnie ma zawieszenie o tak dużym komforcie przy po prostu pokonywaniu różnych nierówności, z których nasze drogi w sumie słyną. Kurczę, no zaryzykuję Ci takie stwierdzenie, pewnie znowu będą tam tacy, co się ze mną nie zgodzą, no ale muszą tacy być, że to jest chyba najbardziej komfortowy samochód na Zakopane teście, jakim jechałem. Jedynego, czego mi tu brakuje, bo to nigdy nie będzie wszystko, nie ma idealnych pojazdów na świecie, to chyba nie ma tu filtra HEPA. Według mnie to jest dużo różnych filtrów, ale poczekaj, zobaczmy, bo tak, to jest mnóstwo opcji, to też jest, niestety tych opcji jest tyle, że nie zawsze łatwo do nich dotrzeć. Tutaj jest jonizer i jest odsmradzanie tego klimatyzacji. I tutaj jest jeszcze coś pod spodem, takie buteleczki się wkłada. Z zapachami, tak. I sobie klimat control. I tu możesz sobie troszkę analogicznie. Coś jak w Tesli. No, z tego zaczytałem. Podobnie. Marka Tesla, marka NIO nie do końca chce się pozycjonować jako konkurent Tesli. No ale jest to nieuniknione, żeby wszyscy właściwie, którzy tym autem do tej pory jeździli, czy w nim siedzieli, to robią porównania do Tesli. No i no jest coś w tym, że jest wiele funkcji takich jakby, znaczy, no, tak jak w Tesli. Ja nie mam nic do tego, jeśli ktoś gdzieś tam, nie wiem, naśladuje, czy kopiuje, to może za duże słowo. No mniejsza z tym, jeśli jest jakieś dobre rozwiązanie, uważam, że system multimedialny w Tesli jest okej. No to czemu by nie robić dobrych rozwiązań? Nie ma co wymyślać koła na nowo. Tak też się mówi o chińskich producentach, że oni po prostu, mając możliwość produkowania u siebie w kraju dla różnych firm, po prostu wybierają sobie z tej technologii, z którą się siłą rzeczy zapoznają, to co najlepsze. I po części NIO wydaje się być taką konstrukcją. Chociaż jest produkowany ten samochód w Chinach, to taką mam informację, to cała myśl technologiczna jest z Niemiec. No, czuć tutaj taką niemiecką solidność, jeśli chodzi o wykonanie, spasowanie, zawieszenie. Nie wiem, jak to oceniasz, na jakichś zakrętach jeździłeś, po jakichś serpentynach? Po mega serpentynach nie, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że albo decydujemy się na komfort, czyli stosunkowo miękkie zawieszenie, albo decydujemy się na twardsze zawieszenie, ale wówczas możemy troszeczkę mocniej sobie w te zakręty wchodzić, no bo przy twardszym zawieszeniu da się to, po prostu lepiej się to wszystko realizuje i wydaje mi się, że każdy sobie tutaj może dobrać. Tym bardziej, że tutaj mamy różne tryby. Teraz wciskam tryb wyboru, jestem w custom. Mam do wyboru, jakie przyspieszenie mnie interesuje. Czyli mamy tu 3,8 do setki, 5,9 do setki, 7,9, 9,9 i 12,9. No, i spodziewam bardzo się, fajnie, że im wolniej, tym bardziej ekonomiczna jazda. Później mamy hamowanie regeneracyjne, wysokość, zawieszenie, czy chcemy mieć miękkie, standardowe, czy twarde. Później jaki komfort kierowania, bo to jest w ogóle ciekawe, dlatego że ta kierownica przy trybie komfort, to tak to funkcjonuje, jakby w ogóle nie było tych systemów przełożenia, że po prostu praktycznie nie czujemy ruchu kierownicy. Tak delikatnie to chodzi. Tutaj jest bateria o realnej pojemności 90 kWh. To daje nam duży komfort samego zasięgu, bo auto, ja jechałem nim z Łeby do Gliwic przez Gdańsk i po drodze za Toruniem tylko musiałem naładować samochód. Czyli na jednym ładowaniu można z nadmorza spokojnie wrócić. No, to auta, które potrafią z jednym podładowaniem przejechać Polskę, to jest, myślę, generalnie bardzo wygodna sprawa. No bo są takie miejsca, gdzie jakieś ładowarki zajęte. No, czasem można coś mieć pecha, a jak masz auto z takim dużym zasięgiem, to jesteś odporny na tego pecha. Tu szacuję zasięg autostradowy w zależności od
od ruchu, od pogody, od temperatury między 300, tam powiedzmy 40 a 400 km. Mhm. Tak by się dało, moim zdaniem, na styk od 100% do zera taki dystans zrobić. A powiedz, jak oceniasz tutaj tego NIO-owego autopilota? Czy autopilota w wydaniu NIO? No tu trzeba też powiedzieć, że on jest... Samochód w ogóle jest sprzedawany bez wielu... Znaczy tu właściwie wszystko jest. Wybierasz kolor, kolor tapicerki, wielkość felg i to chyba wszystko. Mhm. Więc tutaj autopilot jest jakby już od razu w tej wersji, która jest w teorii tą wersją maksymalną, jaką w danym momencie NIO oferuje. I tu, jeżeli już porównujemy do Tesli, to pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że bez dokupywania jakichkolwiek dodatkowych opcji masz taki autopilot, który w pełni realizuje swoją, takie swoją funkcję. Mhm. Czyli jeżeli na przykład teraz jestem na tym pasie, włączę sobie autopilota, tutaj mamy, on dostosowuje się albo do ograniczenia, jakie tutaj mu ustawimy po prostu sami, albo do tego, jaki jest na znaku. No i powiedzmy teraz zmieniam pas, mogę zmienić. Na chwilę on się rozłączy, ale jak skończę ten manewr, to on się automatycznie włączy z powrotem. I to jest pierwsza różnica w porównaniu do standardowego autopilota Tesli. Tak, bo tam trzeba dopłacać za tą funkcję, żeby nam się nie rozłączał, to się nazywa w Tesli auto steer. A tutaj za nic nie musimy już dopłacać. I druga rzecz jest taka, to tu, jeżeli mamy autostradę, i jedziemy z prędkością do 135 km na godzinę, włącza się możliwość zmiany pasa przy użyciu wyłącznie kierunkowskaza, że po prostu raz naciskasz i on oblicza sobie, czy może, i on sobie ten pas zmienia samodzielnie. Także autopilot sprawia wrażenie kompletnego, no ale są drobne różnice, bo tutaj też jest tak, że się możesz sobie ustawić, żeby ci centrował w pasie, albo nie. Jak wyłączysz to centrowanie w pasie, to musisz jednak kontrolować, bo samochód po prostu wymaga kierowania, więc on jest, też ma jakby te różne poziomy. No i on wydaje mi się troszeczkę mocniej buja, że bardziej płynie od krawędzi pasa do krawędzi pasa. Ale nawet jeśli ma centrowanie włączone. Tak, tak. On troszeczkę w inny sposób działa, a też zrobi ten zakręt bez problemu, nie ma jakichś takich, że się stresuje, że ojejku, zaraz mi wypadnie z toru jazdy. Nie, tylko mniej jest taki... Ta krzywa jazdy jest dostosowana z większą częstotliwością i to sprawia wrażenie tego bujania. Bo w Tesli on sobie wyznacza, no i tak jedzie. No Tesla wyjątkowo się trzyma środka ładnie. Tak. Czyli takie różnice co do Tesli. Też się tak Cię podpytam z ciekawości, to które to jest Twoje auto elektryczne, którym jeździsz? Nie wiem, pewnie będzie ciężko to policzyć, ale jaka była Twoja historia, od jakiego auta? Zaczęło się od Tesli, tak? Tak, od Tesli trójki. Mhm. Czyli to był pierwszy Twój elektryk? Tak. Potem jeszcze miałem Skody Citygo, mam Fiaty 500T, CRS trójki, co my jeszcze mamy? Dwa Mercedesy EQB, Tesla S, Tesla Y, Ionika 5, przez moment mieliśmy EV6, plus jeździłem jeszcze innymi autami, z racji też mam kanał na YouTubie, więc coś tam nagrywałem. Teraz chwilowo jestem zajęty tyloma rzeczami, że to na razie nie robię tam postępów. No ale myślę, że to będzie gdzieś 20+, że może nie wszystkimi autami jeździłem elektrycznymi dostępnymi na rynku, bo ich jest teraz tyle, że nawet jakby kiedyś taką myśl może miałem, ach, przetestować wszystkie auta elektryczne, to potem jednak człowiek nie ma tyle czasu. Jednak to jest hobby, w pewnym momencie to testowanie tych aut, no i zaczynają się problemy czasowe. No zdecydowanie przybywa tych modeli i dobrze, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. No, dokładnie. Ja dzisiaj dla siebie znajduję w NIO zdecydowanie komfort. No przepiękne auto na takie długie wyjazdy. A powiedz mi, gdzie najdalej byłeś tym NIO? No najdalej właśnie z Łeby do Gliwic. Wcześniej z Warszawy do Łeby, bo tam odbierałem samochód. No, ale on już tam, niektórzy z nim jeździli do Niemiec. No bo to jest auto z wypożyczalni, więc już no właśnie. Kilku klientów. Tam. Wracając do wypożyczalni i do kosztów, to jeśli powiedzmy, nie wiem, podoba mi się strasznie to auto i mówię dzisiaj, Marcin, chcę takie, no to pi razy drzwi, ile by mnie to kosztowało? Wiem, że się wszystko zmienia, kursy zmieniają, waluty, wszystko, no ale... Jakbyś chciał kupić. Ja bym chciał kupić, dzisiaj chcę kupić takie auto. Na dzień auto. Dzisiejszy, tak rano jak patrzyłem, to cena tego auta jest 449 tysięcy brutto, pod drzwiami u Ciebie. Na gotowo. Na gotowo.
Dobra, to wybierasz, teraz tak jak powiedziałem, wybierasz kolor, środek, znaczy kolor zewnętrzny, kolor tapicerki i wielkość kół, więc w tym momencie to mniej więcej tyle to auto kosztuje. Skoro już porównujemy do Tesli i rozmawiamy o cenach, to jest około 100 tysięcy taniej niż porównywalna Tesla S. Nie Tesla Plaid, ta z 2.1 do setki, tylko Tesla S Long Range. No, a myślę, że komfortu daje więcej. Też mam takie wrażenie. Takie mam wrażenie. To ile ubezpieczenie takiego samochodu? A powiem Ci, że chyba 7 albo 8 tysięcy. Czyli... Autokasko plus OC plus assistance. Tu też warto wspomnieć, że jeżeli ktoś by takie auto kupił od nas i no jest ta sama sytuacja jak z Teslą, najbliższy serwis jest w Berlinie, to my zapewniamy tak zwaną usługę door-to-door, że jeżeli auto by się popsuło i wymagałoby serwisu, to my dostarczymy to auto do Berlina, natomiast takiemu klientowi damy auto zastępcze elektryczne z naszej floty, więc to jest tak jakby komplementarne. No i często w ramach ubezpieczenia mamy właśnie ten assistance do najbliższego serwisu. No i to nawet pasuje, prawda? No, skoczyć to... sobie do Berlina jako do najbliższego serwisu. Fajna opcja. A ja przy okazji, jak zawsze, będę tutaj polecał mojego kolegę Beniamina, który potrafi w ubezpieczeniach zdziałać cuda i czasem takie oferty wygenerować, że ciężko w to uwierzyć. Ja aktualnie mam Niro ubezpieczone na około tam 150 tysięcy OC i autokasko wersja mini, czyli od kradzieży i całkowitej szkody, i wyszedł taki komplecik około 1000 zł. Więc to nie jest prawda, że elektryki to ubezpieczenie kosztuje jakieś straszne pieniądze. Choćby tutaj dzisiaj przykład NIO, przy tej wartości 7-8 tysięcy, to uważam, że to jest bardzo sensowne. Z tym, że ja to tak sensowne. Z pamięci troszkę, żeby mnie potem ktoś nie łapał. Oczywiście, no to dzisiaj może być wycena taka, a jutro może być inna, bo to się cały czas zmienia i wycena jest zazwyczaj ważna przez 30 dni, więc to o dzisiaj, o czym rozmawiamy, jak ktoś będzie oglądał za miesiąc, może już być nieaktualne. Tak, dlatego też taki zrobię, jak ktoś mówi popularnie, disclaimer, że w przypadku prowadzenia działalności, w przypadku odliczania VAT-u, to najprawdopodobniej to ubezpieczenie jest od netto wartości samochodu. Bo elektryka da się naprawdę sensownie ubezpieczyć. Mi się wydaje, że nawet elektryki na dzień dzisiejszy da się lepiej ubezpieczyć, znaczy w stosunku do wartości lepiej ubezpieczyć niż spalinowe auta. Ale może ten nie ma utrzymania na pasie ruchu, bo właśnie nam zajechał drogę. Bujnął się. Ja uważam, że te systemy takie, które choćby odbijają, jak ktoś tak nieświadomie zjeżdża, są całkiem fajne, bo no, dużo się widzi takich sytuacji na drogach, że tak. Ktoś się gdzieś zagapi i nagle zjeżdża na... No ale to taka Skoda Citygo to ma. Taka zwykła Skoda też ma takie... Że jak też była na Zakopane teście, miło wspominam. Wyjeżdża poza pas, to ci kierownicę odbija. No, technika generalnie i ten postęp myślę, że nam służy tak zasadniczo. Oczywiście są wyjątki, natomiast... Coś, co mi się bardzo spodobało, co Krzysztof z Platiny to mówił, postępu nie zatrzymasz, ale niektórzy to by strasznie chcieli. Ale próbować warto, tak? Ale próbować warto. O, to tego jeszcze nie słyszałem w tej wersji. Mam wrażenie, że dużo u nas wyznaje właśnie tą zasadę, że próbować warto postęp. Znaczy, że warto próbować zatrzymać postęp, ale nie, nie warto, tego się nie da zrobić. Czasami nawet próbują niektórzy wbrew faktom. No. To jak to się mówi, że jeżeli fakty przeczą jakiejś idei, czy jakiemuś twierdzeniu, to tym gorzej dla faktów, tak? Tak. No, nie będziemy tu robić politycznych wstawek, ale jak historia socjalizmu się skończyła, wszyscy wiemy, a niektórym się wydaje, że to jest taki cudowny ustrój. No tak, my wiemy, bo podejrzewam, że obaj żeśmy w tym czasie żyli, więc mamy świadectwo, jesteśmy w stanie głosić. Jesteśmy żywym świadectwem. Tak, a ci, którzy nie pamiętają tych czasów, mogą sądzić, że to jest niesamowicie ciekawy ustrój, tak? No ale jak mówisz, bez polityki to... No, na tym zakończymy, może tak, tyle wystarczymy. Tak. Dzisiaj to jest program zdecydowanie motoryzacyjny. Ja tu się rozkoszuję bardzo, bardzo przyjemną jazdą, bardzo, bardzo przyjemnym samochodem. Jak zwykle podpytam Cię, co tu mamy z wyposażenia, bo fotele grzane gdzieś tam już widziałem. Czy mamy tu grzaną kierownicę również? O kurczę, zadajesz pytania... Ty masz za dużo aut. To raz, że za dużo aut, ale jeszcze nie, 3000 km przejechałem tym autem i powiem szczerze, nie zdążyłem jeszcze zapoznać się ze wszystkimi opcjami. Mamy tu wentylowane opcjami. Też fotele. Mamy wentylowane. To ja się tu już będę bawił, a ty patrz na drogę. Tak, bo za chwilę tutaj jest też taka funkcja, że jeżeli na troszeczkę dłużej odwrócisz wzrok od, że tak powiem, patrzenia na drogę,
to tutaj cię upomina. Te dźwięki to jest upomnienie, mimo iż ten interwał niepatrzenia jest bardzo krótki, to on upomina. A jakby się zdarzyło tak, że dłużej, to on cię jeszcze, ona powie, ta Nomi ci jeszcze powie, stay focused. No i to się nie da tak nie patrzeć na drogę, także musisz sam się tym pobawić. No, fajne auto. Sądzę, że opcji jest tutaj, można by powiedzieć tak, nie ma szyberdachu, z takich, co zauważyłem, czego nie ma. Nie ma tutaj schowka, to jest trochę zaskakujące. No faktycznie. Ten się otwiera w obie strony, podłokietnikowy. Taki fajny patencik. Tu jest bardzo duży schowek pod spodem. Jest ładowanie indukcyjne jednego telefonu. Są cup holdery, tutaj w drzwiach też można trzymać. No ta Nomi to jest taki dodatek, gadżet. Można do niej coś tam powiedzieć, jak na przykład powiesz hi Nomi. Hi there. No właśnie, wszystkie jakie parametry? Te systemy, 650 koni, chyba 800, ponad 800 Nm. No, wbija w podłogę, właściwie nie tyle w podłogę, co w fotel. Jak będzie moment, to ci pokażę, tylko to trzeba ostrzec pasażera, żeby już się oparł. 3,8 do setki to też robi swoje, no mimo że są samochody z lepszym przyspieszeniem, no to myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby aż iść do tych 1,9, nie wiem jaka to, nie, jakie no, byłoby zastosowanie tego. To raczej bajer niż potrzeba. Auta, które rozpędzają się około 5 sekund do setki, to już naprawdę są bardzo szybkie auta. Plus przy tej pogodzie, jaka jest, no niespecjalnie warto ryzykować, że akurat przekroczymy granicę przyczepności wskutek tej zabawy, więc... No ale jest. Samochód ma bardzo dużą moc. Może poczekamy, aż troszkę będzie mniej padać, bo ja w strachu. No, ale tak powiem szczerze, mam wrażenie, trochę za nie mówiłeś tutaj, jadąc jako pasażer na razie. Czyli auto ci się podoba, robi wrażenie. Tak, robi wrażenie. Jestem taki troszkę oszołomiony dzisiaj tym pojazdem. No jest to zdecydowanie inne auto na Zakopane teście niż to, do których przywykłem. Jestem też pod wrażeniem twoich osiągnięć, bo ilość firm, które prowadzisz, to gdzieś śledziłem twój kanał i twoją historię, ale ja się w tym wszystkim pogubiłem. Od czego to się zaczęło? Bo Mi Hiderka to któryś z kolejnych już biznesów. To się w ogóle zaczęło od tego, że ja jakiś czas temu, o tym też gdzieś na tym moim kanale opowiadam, więc tego nie będę wszystkiego powtarzał, ale jakiś czas temu zmieniłem po prostu dietę. Z powodów zdrowotnych przeszedłem na dietę roślinną, to tak z 10 lat temu, a już w ogóle zostałem wychowany w takim systemie niemarnowania zasobów. Myśmy po prostu w rodzinie no, byli oszczędni, może nie chytrzy, tak super chytrzy, ale byliśmy oszczędni, więc mnie się zawsze podobała idea życia tak jakby z tego, co nam daje natura. No i mnie interesowały samochody, wtedy już elektryczne nawet, bo gdzieś pierwsze trojaczki i Nissan Leaf to się pojawiły w okolicach 20, tak jak mnie pamięć nie myli. Coś takiego. I już wtedy tak kombinowałem, ale kurde, fajne auto, że tak sobie gdzieś tam włączę, z prądem z gniazdka sobie naładuję i gdzieś tam pojadę, no ale to były zasięgi typu 100 km, ja bardzo dużo jeżdżę, więc to nie miało sensu. No ale jak zacząłem tą dietę roślinną, że tak powiem, stosować, potem zacząłem się zastanawiać nad aspektami środowiskowymi wynikającymi z tego, jak właśnie gospodarzymy zasobami, żeby uzyskać jedzenie. No to następny krok był taki, no przecież słońce świeci, wiatr wieje, woda płynie, to można produkować prąd. Jeżeli weźmiemy auto elektryczne i ten prąd do tego auta naładujemy, to tak jakby za darmo mamy transport. No i kupiłem sobie hybrydę miękką, takiego Citroena DS 5. Miałem nadzieję, bo tak wiadomo, jak człowiek nie wie, to tam troszeczkę temu marketingowi ulegnie. Miałem nadzieję, że sobie pojeżdżę na prądzie. No ale on miał 3 km zasięgu, nie? Elektrycznego. I mówię, nie, to za mało jest, nie? No i tak zacząłem tak czytać, interesować się. W międzyczasie założyłem sobie panele fotowoltaiczne, to też jest pewnego rodzaju choroba, bo już mam 75 kW. No rocznie produkuję energii 75 MWh, to jest no, gigantyczna ilość energii. No jak już miałem te panele, to był dobry powód, żeby przejść na auto elektryczne, no bo mając w cudzysłowie oczywiście prąd za darmo, no to mówisz, po co mam lać benzynę do samochodu, jeździć na jakieś przeglądy, no bo trzeba pamiętać, że auto elektryczne ma znacznie mniej części, w związku z tym mniej się może zepsuć, więc nie masz tego serwisu tyle. Szczególnie, że na przykład ta moja pierwsza Tesla w ogóle nie wymaga żadnych
przejechała do tej pory 125 tysięcy kilometrów, to tam z tyłu wahacz tylko jakiś za 600 zł wymieniałem i to wszystko. I to tyle, tak. A właśnie, a NIO, żebym nie zapomniał, i ma są jakieś tu przeglądy, jak to nie wygląda? Nie, tak podobnie jak w Tesli, tak, że dobra, po prostu już nie przerywam. Jak samochód nie powie, napraw mnie, to jeździsz, nie? No i jak to wszystko złączysz, te wszystkie, ta idea ma wspólny mianownik i to są te moje firmy, czyli kuchnia roślinna, elektromobilność, wypożyczanie aut elektrycznych, takie doradztwo, jak zmienić to swoje życie na takie bardziej wykorzystujące to, co nam natura dała. No i wtedy to już nie jest takie skomplikowane, nie? Kurczę, jak to się wszystko ładnie składa w taką całość. No mam wrażenie, że ostatni wiek to jest takie grabienie natury, a jakoś ten świat potrafi żyć w jakiejś harmonii, symbiozie, nie wiem. I dobrze, żeby ludzie też zaczęli w ten sposób funkcjonować, jak takie sprawne ekosystemy, które w naturze spotykamy. No a ty jesteś tu żywym przykładem. Dla mnie ty jesteś człowiekiem legenda. Ja tu w ogóle, kurczę, czuję się taki malutki tu dzisiaj. Aż mi głupia się i może temu tak za nie mówiłem dzisiaj, bo no kilka lat temu, jak gdzieś tam oglądałem cię w mediach, no gdzieś tam funkcjonujesz w mojej świadomości, to nigdy bym nie powiedział, że pojedziemy razem do Zakopanego. No, ale jedziemy, tak? Ale jedziemy. Sam nie wierzę, co się dzieje, nie? I to jeszcze tak niesamowitym samochodem. Oj, dzisiaj będzie taki dla mnie trudny odcinek. Znaczy trudny, bardzo fajny zarazem, ale no, brakuje mi tu dzisiaj słów, co mi się rzadko zdarza. No, spróbujmy coś sprowokować, no to wiesz. To jest tak, ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że powiedzmy tak, ten źle kojarzący się chiński producent wyprodukuje coś takiego, nie? Ostatnio tam gdzieś zaparkowałem w Gliwicach przy jakiejś ulicy, wracam do auta i patrzę, ktoś ogląda ten samochód, no bo też trzeba powiedzieć, że jest to właściwie jedyny w tej chwili egzemplarz w Polsce, NIO. No i oglądają ten samochód, tam rozmawiają, mówię, ale to Chińczyk, nie? No to ja już zagadałem do tego gościa, ja mówię, no tak, Chińczyk, ale to proszę zobaczyć. Wsiadł do środka i tak jak ty, mówi, matko, no ale to jest super samochód. Jaka jakość, jaki klimat, jak się czuje ten powiew luksusu, tak? Że to jest auto premium. Także myślę, że to nie tylko ty masz coś takiego, że pewien rodzaj szoku, że tak auto fajnie może mieć taki fajny odbiór, bo to po prostu będzie według mnie dość powszechne, nie? Myśmy przyczyni takiego, że jest plastik, taka troszkę tandeta, nie chcę oczywiście... Żyjemy stereotypami. Tak, nie chcę oczywiście tak tych porównań robić, bo... No ale to jednak w Tesli masz takie wrażenie, że to jest ekonomicznie wykonane auto, nie? Jest takie coś, że szczególnie w trójce, w Y-ku, to tak czujesz takie, ach, przyoszczędzili. Nie ma wyświetlacza przeziernego, który podejrzewam na etapie produkcji kosztowałby $50, nie? Zaoszczędzili $50 i musisz gapić się tu. A tutaj jest normalnie, jak w normalnym samochodzie, wyświetlacz przezierny, normalnie patrzysz, to też wpływa na komfort jazdy, bo wiesz, można tak powiedzieć, jak ciągle patrzysz tu, no to cię będzie szyja boleć, nie? A poza tym musisz patrzeć też na tor jazdy. I te takie drobne różnice powodują, że to auto jednak, no ja bym wyżej ocenił. No mamy tu wentylowane choćby fotele, czego w Tesli do dzisiaj chyba nie ma żadnej. Masaże są. Co ja też lubię. Cię na przykład zmęczyłem już, tego proszę. O. I możesz sobie jeszcze wybrać rodzaj masażu, bo jest jakiś dotyk kota, jakieś rolowanie, dynamiczny, tylko pas, tylko górna część pleców. Czuję się tu przedziwnie, jakby kot mi chodził po plecach, faktycznie. No. Nie no, niesamowite. Niesamowity pojazd, no i popatrzcie tam, no oczywiście nie zgadzam się z polityką Chin, natomiast myślę, że wolności gospodarczej to oni mają dzisiaj więcej niż w Europie i dzięki temu takie dobre produkty, nie? No plus mają te wzorce, bo wszyscy u nich produkują. No tak. I więc... oni tylko podglądają i cyk wybierają sobie, nie? No, jak się tu Europa szybko nie ogarnie, to tych pojazdów będzie coraz więcej i to nie z jakichś tu powodów politycznych, tylko no, ale to klienci wybierają portfelem, nie? No tak, ale zobacz tak, był ten kryzys tak zwany tych łańcuchów dostaw i tradycyjni producenci wstrzymywali realizację zamówień, bo nie mieli tam półprzewodników czy czegoś tam nie mieli, nie? A chińskie produkty były dostępne od ręki. Był taki moment w zeszłym roku i w poprzednim, tak chyba na przełomie, że nie było właściwie żadnych aut, a mogłeś chińskie Seresy kupić od ręki. No był taki. Notabene całkiem fajne samochody, chociaż no, nie taki poziom jak
jak ten. Ale... Fajny, ale nie na trasę, o, tak go skwituje. No tam głównym problemem jest ta ładowarka 50, chyba 6 kW maksymalnie możesz tam naładować. To... A jechałeś RS-em? Jechałem z RS-em. Tutaj jedziemy przepisowe 120 i czuję, jakbym jechał 100, a w Seresie jak jechaliśmy 100, to myślałem, że jechałem ze 150. No, to jest zupełnie inny tak, segment, nie? No, tak. Dobra, ja już tu będę zaraz nurkował po sonometr. Dzisiaj będzie troszkę głośniej, bo mamy mokro i to pewnie w tunelu niestety też będzie mokro, bo zdążyli tam deszczu nawieść. Zostawić spokojnie stówkę. No to ustawione 100. Kurczę, da się tu zobaczyć nawet poniżej 60 decybeli. Czyli coś, co się chyba tylko w jakimś BMW na razie udało. No i popatrzcie, jak niesamowite to jest auto. Około 50 decybeli nawet momentami było. A teraz sprawdzimy przy tych samych 100, tylko w deszczu. Też poniżej 60. No, petarda. Jakie tu masz mniej więcej moce ładowania, typowy przystanek, jak to oceniasz? No, to jest tak. Pokładowa ładowarka AC, czyli ten prąd zmienny, wiadomo, 11 kW trzyfazowa. Mhm. No i to oczywiście ładujemy typem 2, kabel jest. Zresztą tu jest na wyposażeniu zarówno kabel typ 2, jak i to cegła. Mhm. Następnie CCS i maksymalną moc, jaką widziałem, 126 i to zdaje się taka jest maksymalna moc ładowania. To akurat mogło być troszeczkę, troszeczkę większą moc mógłby tutaj samochód przyjmować z racji tego, że ma ogromną baterię i wtedy jak jedziesz i powiedzmy jedziesz tak, jak no ja jeżdżę w ten sposób, że ładuję, czy tam zaczynam się rozglądać za ładowarką, jak mi spada poniżej 20%. Mhm. Staram się unikać przyjeżdżania na typu 2%, zresztą ja jestem członkiem klubu 2%, poniżej jakby już nie miałem na to odwagi. No i teraz, jeżeli chcesz naładować tam do 95%, w zależności oczywiście jak są rozłożone ładowarki, to powiedzmy między max 80 a 90, no to musisz te 40 minut liczyć. Mhm. I to jest mniej więcej czas na to, że pójdziesz sobie coś zjeść, rozprostujesz kości. Ja lubię robić sobie częste przerwy. Lubię jechać tak, że jadę z maksymalną dopuszczalną prędkością, szybciej mi tego prądu zjeżdża, ale robię sobie przerwę raz na te 3 godziny, 2,5 godziny. I w ten sposób według mnie dojadę w ogóle dalej, bo sobie częściej robiąc te przerwy na odpoczynek, dzięki temu nie męczysz się tak w skali całej podróży. No dokładnie to samo inni zakopane testerzy, testujący opowiadali, ja też mam takie doświadczenie. Kiedyś jeździłem autem spalinowym non-stop, dawno za młodu, nad morze i tam po prostu potem to albo musiałem przespać się, no byłem tak do niczego. A teraz jadę sobie elektrykiem, na spokojnie, tu się podładuję, tam sobie zjem. Tak. Przyjeżdżam, to jestem wypoczęty, idę sobie na spacer od razu z marszu, dokładnie, idę sobie na plażę i ja mam więcej tego dnia dla siebie, nie? Ale to właśnie między innymi dlatego powstała wypożyczalnia No Smoke Rent, bo jak ja szukałem auta elektrycznego, to nie miałeś takiej możliwości, żeby sobie wiesz, wypożyczyć na przykład na tydzień, na miesiąc, pojeździć i powiedzieć, aha, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Ja mogłem wypożyczyć na 24 godziny, kupę forsy to kosztowało, ale wtedy były tylko Tesle i Leafy właściwie dostępne. A teraz możesz sobie wypożyczyć... No właśnie, co można u Was pożyczyć? No właściwie każdej klasy auto, w sensie od małego Fiacika, który notabene jest super samochodem, bardzo fajnie się nim jeździ, do właśnie takiego auta z segmentu, jak my to mówimy, F, tego najbardziej luksusowego i sobie się możesz przekonać. Pojedziesz sobie na przykład na te wakacje do Chorwacji te 2 tygodnie i zobaczysz tą różnicę. Ja szczególnie mówię to do osób, które jakby boją się tego, że auto jest elektryczne. I tak patrzę, a tu są wentylowane, grzane i masowane wszystkie 4 fotele. No niesamowity, niesamowity samochód. Zanim bateria padła, skończyliśmy chyba na tym, że jak to można przyjechać do celu autem elektrycznym i więcej mniej się męczyć. Mniej się męcząc, nie? I to jest historia, która się powtarza non-stop, a mało kto potrafi w to uwierzyć, no, jeśli tego nie zaznał. No tak, no bo ludzie właśnie tymi stereotypami żyją, że skoro gdzieś przeczytali, że autem elektrycznym nie da się podróżować, to mają wbite do głowy i już nie chcą spróbować. Tymczasem te przerwy, takie jest moje doświadczenie, pewnie i Twoje, te przerwy powodują, że mniej się męczysz, no bo jeżeli co 2,5, co 3 godziny robisz sobie postój kilkudziesięciominutowy, to się regenerujesz z powrotem do tego stanu wypoczętego dużo szybciej niż jakbyś na przykład, nie wiem, jechał tam 8 godzin tylko z przerwą na 5-minutowe, jak to mówią, tankowanie.
Natomiast auto spalinowe ma jeszcze jedną cechę, której nie ma auto elektryczne. Otóż auto spalinowe może mieć albo ręczną skrzynię biegów. To już jest w ogóle tragedia, jak musisz ciągle zmieniać te biegi i tą lewą nogą to sprzęgło przełączać. Albo automatyczną. I nawet jak ma automatyczną, to każda zmiana prędkości między tymi przełożeniami powoduje takie mikroszarpnięcia. I dopiero jak zrobisz długą trasę autem elektrycznym, to się przekonujesz, że tych mikroszarpnięć nie ma. I to jest super. I w tym momencie to też wpływa na twoje zmęczenie, no bo ja zrobiłem dwie takie trasy od siebie z Gliwic do Amsterdamu. W sobotę rano w jedną stronę, tylko szybka Kimka i wracam w niedzielę następnego dnia z powrotem i ja nie byłem zmęczony. Ja nie miałem czegoś takiego, o Jezu, jak jestem skatowany, muszę 3 dni teraz odespać to. A też mam swoje lata, nie? No bo PESEL nie oszukuje. Z wiekiem właśnie, jest coraz trudniej. Tak jest. I właśnie to potem to porównanie, że to auto elektryczne, te przerwy, naładowanie powoduje, że mniej zmęczony przyjeżdżasz do celu. A zatem też bezpieczniej podróżujesz. No, zdecydowanie, zdecydowanie. No i co? Jesteśmy na 800 metrów nad poziom morza. Zostało nam pół akumulatora i zużycie na ten moment to 24,7, dobrze widzę? No tak podaję. Tutaj jest też tak, że on ma tą statystykę akurat ma co ostatnie 100 km albo ostatnie 10 km. Stromy podjazd, więc tak. Mamy z 10 km 39, z ostatnich 124. Tak. Kurczę, to mamy taki pokładowy car scanner. Widzimy tu obroty silnika, widzimy napięcie pakietu, widzimy teraz jaką mamy dostępną moc, 570 kW mamy w tym momencie dostępne przy tej temperaturze baterii, tym stopniu naładowania. A do telefonu. No i popatrzcie, fajna funkcja, czyli automatyczny obieg wewnętrzny. No i szybko spróbuję tu przelecieć to menu, bo tego menu tutaj jest co niemiara. Tu mamy pojazd, okna, drzwi, światła, ambientowe oświetlenie, fotel, komfort w kabinie, driving, asystenci, Naomi i dalej jeszcze jedziemy. Display, sound, connect, security, general, a wszędzie jeszcze można gdzieś tam pojechać, jeszcze otworzyć jakieś inne opcje. No jest tego generalnie co niemiara. Dobra, to już zdążyłem Cię dopytać, co jakbym chciał kupić takie auto, a co jeśli chciałbym wynająć, to na jak długo, krótko, jak można tutaj auto takie u Was wynajmować? Słuchaj, może zacznę od tego, że w ogóle zanim kupisz auto elektryczne, to dobrze jest skorzystać z oferty takiej firmy jak Nosmogrand, dlatego że masz możliwość zapoznania się z różnymi modelami, bo to nie jest tak, że mamy tylko jeden model czy jedną markę. Przerwę Ci teraz, czyli robicie coś, co ja realizuję gadaniem, a Wy to realizujecie w realu, bo ja zawsze każdemu mówię, kurczę, przejedź się, sprawdź, dopasuj do swoich potrzeb, bo w przypadku auta elektrycznego jest to szczególnie ważne. Dokładnie. I wtedy, po tym wstępie, trzeba powiedzieć tak, warto wydać trochę pieniędzy na te testy, żeby później auto, które wybierzemy, najbardziej nam odpowiadało. No i teraz, jeżeli szukasz właśnie dużego, komfortowego samochodu, to taki samochód warto wypożyczyć, taki jak to NIO ET7. Warto na przykład wypożyczyć na tydzień czy na dwa. No i to będzie koszt, podejrzewam, gdzieś koło 5-6 tysięcy złotych. Szczegóły są na naszej stronie nosmog.rent. Tam system kalkuluje, ile by dany wynajem kosztował. Tam można wprowadzić sobie ten okres, jaki nas interesuje. Minimalnie wypożyczamy na 3 dni. Tu nie będę ukrywał, że chcemy uniknąć jednodniowych wypożyczeń, dlatego że nam nie chodzi o to, żeby ktoś wypożyczył auto i je katował. Tylko żeby poznał. Tak, tylko żeby je poznał. No i popatrzcie, jaka świetna kamera cofania tutaj jest. Fajnie to wygląda na tym ekranie. A zaraz będziemy robić statystykę. Co my tu mamy? Ostatnie 100 km. A ja podłączę. Jak widzicie, tutaj nam wzrosło, gdy staliśmy w korku. 27 kWh, 88 na jazdę, 2% na jakichś asystentów, 6% na ogrzewanie, bateryka 0 i reszta 4%. Z tej podróży 27,5 nam pokazuje tutaj, 27 ze 100 km. Zaraz zobaczymy jeszcze na tą statystykę. Popatrzcie, ile dzisiaj jechaliśmy. 2 godziny 40 minut te 100 km. No masakra. Także chyba się nawet nie będziemy za bardzo ładować. Podpiliśmy się tu tylko tak pro forma. Dowiedzieliśmy 39%. Pokazuje nam... 31% zużyło.
pokazuje nam niecałe 6 godzin do 100%, a ładujemy się z typ 2, czyli generalnie tyle samo, co można w każdym domu ze zwykłej siły tak uzyskać. Z tak zwanej małej siły. Tak jest. 16-amperowej. Czyli technicznie ten samochód, gdyby przyjechać z pustą baterią, zostawić go na noc, to do rana będzie do pełna naładowany. No i to jest wystarczająca moc ładowania w domu. No i popatrzcie, jak leje. Ja nie mam ani kurtki, ani parasola, więc nie pójdziemy jeść. Ale dzisiaj Marcin o mnie zadbał. Zresetowany Sins Reset. I ruszamy w stronę Krakowa. No i powrót. Ja teraz za kierownicą. I takie moje spostrzeżenia. Bardzo przyjemnie się tym autem jedzie. Ale chyba wolę nim jeździć jako pasażer. Większe odczucie komfortu jest. No ale są samochody, które są stworzone do tego, żeby być nimi wożonym. I wydaje mi się, że NIO ET7 takie jest, pomimo tego, że bardzo się fajnie prowadzi. Tutaj na zakrętach jeździ fajnie. Super działa aktywny tempomat, bo nie muszę teraz w korku nic robić, sam podąża. Duży plus. 24% jeszcze w akumulatorze nam zostało. Dzisiaj na ten moment 21,1, a na zewnątrz 13 stopni. Jak widzicie, więcej stoimy niż jedziemy. No i oczywiście się w międzyczasie grzejemy. Jak ten pojazd oceniam? Oceniam jako bardzo komfortowy, bardzo luksusowy, bardzo wygodny. Bardzo rozbudowane menu, można sobie wszystko tu dostosować. Natomiast gdzieś jeszcze myślę, że jakimiś aktualizacjami dobrze by było, gdyby ten aktywny tempomat działał tak troszkę bardziej delikatnie. On czasami potrafi tak na momencie gdzieś zgubić auto przed nami. Nie mówię, że źle działa, bo działa bardzo dobrze, natomiast gdzieś tutaj widać, że soft wymaga jakiegoś tam doszlifowania. Tak bym to określił. Natomiast jak ktoś chciałby spróbować takiej elektromobilności w wydaniu premium, zobaczyć, jak się jeździ autem wygodnym, z komfortowym zawieszeniem, z unoszonym zawieszeniem, to myślę, że warto zastanowić się nad użyczeniem takiego samochodu. W ciemno bym go nie kupował, ale jeżeli jest możliwość go najpierw przetestować i nim pojeździć, no to jest to kolejny elektryk, którego warto spróbować. O, może tak to podsumuję. No i jesteśmy z powrotem, tym razem pod KFC w Krakowie. Trasa analogiczna, 98,2 km, 2 godziny jechaliśmy i zużycie to 18,2 kWh na 100. Jeszcze tu wejdziemy sobie na baterię. Pozostało nam 19% w akumulatorze. No i niestety w tym momencie dzielimy moc. Mamy tu stację 140. Już przyjechał kolejny, oczekuje. Za mało tych stacji na przelotówkach. Także 70 kW w tym momencie jedynie. A i tak czas to godzina 17 do 100%. Tak to się tu prezentuje. Brakuje stacji szybkiego ładowania, hubów szybkiego ładowania. Jest tego po prostu za mało. No i co, jeśli wytyczymy jakąś trasę teraz akurat do Dubrownika? No coś tu próbuję wymyślić, bo wymyślił nam jakieś dwa ładowania, natomiast na pewno stąd dotąd nie dojedzie bez ładowania, więc tak jak wcześniej chyba już mówiłem, soft wymaga jakiegoś dopracowania, natomiast duży plus za to, jak sprawnie tutaj można to skalować. Fajnie to działa, nie laguje. Zresztą, jak widzicie, teraz akurat tego pochwaliłem, to przylagował. No i chyba tyle. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia. Cześć!